Pani burmistrz, w gminie Lubawka rozpoczęła działalność dom dziennego pobytu dla seniorów, Senior Plus. Jest duże zainteresowanie tego typu placówką? To jest pierwsza placówka na terenie powiatu kamiennogórskiego w gminie Lubawka. Sprawdzamy. Według informacji, którą mieliśmy przed rozpoczęciem prac i pisaniem projektu o wsparcie dla dziennego domu pomocy, była robiona analiza, zresztą MOPS ma to cały czas u siebie, dostępne te informacje. Zapotrzebowanie takich osób jest bardzo dużo na terenie gminy Lubawka. I działania samorządu powinny być skierowane właśnie do tych osób najsłabszych, i tych najstarszych, i tych najmłodszych, co też czynimy od kilku lat. Dzienny dom pobytu Senior Plus jest zrealizowany z programu, przy pomocy programu rządowego właśnie i środków gminy Lubawka. Na początku zakładaliśmy, że to będzie maksymalnie 20% dopłaty z naszej strony. Po samych już kosztorysach i przygotowaniu zakresu prac okazało się, że to będzie trochę więcej. Ja się cieszę, że powstał dom wsparcia dla seniora powyżej 60 roku życia i że zrobiliśmy to, bo analiza dostępnych pomieszczeń, gdzie można byłoby wykonać taki dom, pokazała, że najbliższy taki niewykorzystany do końca na co dzień budynek to jest świetlica w Bukówce i to jest etap. Tendencja, którą będę chciała wprowadzić, żeby budynki gminne wykorzystywać wielofunkcyjnie. Świetlica została w swojej formie i bardzo dziękuję Radzie Sołeckiej i Sołtysowi za zrozumienie i zgodzenie się na takie użytkowanie dwufunkcyjne tego budynku, bo świetlica najczęściej jest wykorzystywana w soboty, w niedzielę, a dom dziennego pobytu jest od poniedziałku, od rana do godzin popołudniowych, 15-16 godzina. Więc w tych godzinach ten budynek stał niewykorzystany. I ta druga funkcja dla tego budynku pozwoliła wyremontować świetlicę w bardzo znacznym stopniu, bo trzeba było dostosować dla osób właśnie 60+. Więc jest podjazd zrobiony, jest wykonany cały remont przed budynkiem, łącznie z elewacją i z naprawą dachu. Jest zrobiona pełne wyposażenie kuchni w standardach takich bardzo, bardzo nowoczesnych. Jest gabinet rehabilitacji, jest sala, która normalnie jest wykorzystywana w ciągu tygodnia właśnie dla seniorów, ale w weekendy może ona stanowić bazę dla spotkań dla mieszkańców Bukówki. Także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę i tutaj nie można żałować pieniędzy, chociaż one były bardzo dobrze wydatkowane, tak żeby można było spełnić wymagania sanepidu, straży pożarnej i projektu, który był wykonany do tego, żeby dostosować pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Bukówce dla możliwości również przebywania tam seniorów. Jakie dzisiaj cele wobec tego stawia Pani pracownikom i co ma być realizowane w tym domu? Założenia do programu są takie, że mamy obowiązek prowadzenia tego domu przez 3 lata. Takie były założenia projektu. I na te 3 lata są zawarte umowy o pracę. Jest tam rehabilitant na umowę zlecenie. Rehabilitant jest na pełny etat, przepraszam. Masażysta jest na umowę zlecenie. Jest osoba, która zawiaduje tą placówką i jej zadaniem jest również w ogóle wszystkich ich pracowników właśnie ściąganie środków zewnętrznych również na utrzymanie tego domu dziennego wsparcia. I jest również osoba, która wypełnia czas kulturalny dla osób tam przebywających.
Pierwsze zapisy było ponad 20-25 chyba osób. W tej chwili zostaliśmy na ilościach 20-osobowa, osobowy skład jest tych seniorów, którzy tam korzystają z tego domu dziennego pobytu. Według moich informacji są zadowoleni. I zresztą jak rozmawiałam na 15 stycznia w dzień otwarcia z osobami, które tam schodzą i nie tylko, są osoby z Bukówki, są osoby z Lubawki, są osoby z Miszkowic, które tam korzystają. Zobaczymy, przez te 3 lata możemy sprawdzić, jakie będzie obłożenie tego domu dziennego pobytu i czy jest potrzeba wykonywania takich domów dziennego pobytu również w innych miejscowościach gminy Lubawka. Dzisiaj to jest około 20 osób. Czy jesteście Państwo przygotowani na większą ilość? To właśnie zrobimy sobie taką próbę przygotowawczą w wprowadzeniu tego domu i będziemy mogli przy zapotrzebowaniu większym na większą liczbę miejsc analizować i podejmować decyzję, że rozpoczynamy również wykonanie takiego domu dziennego pobytu, na przykład w Okrzeszynie czy w Błażejowie. To jest rzecz do rozpatrzenia, po prostu trzeba rozpoznać potrzeby i trzeba zobaczyć, czy ten dom dziennego pobytu na te 20 osób spełnia swoje oczekiwania i czy wypełnia tą lukę opieki, czy zapewnienia takiego miłego pobytu dla samych seniorów, ale przede wszystkim nie zapomnijmy o tym, że ten dzienny dom pobytu jest też wytchnieniem i chwilą odpoczynku dla osób, które na co dzień się opiekują tymi seniorami w domu, często przez 24 godziny na dobę. Rozmawiając z osobami starszymi, no pewnie podpowiadali Państwu, co jeszcze w takim domu poza masażami, rehabilitacją mogłoby się znaleźć, czego dzisiaj oczekują seniorzy? Tego jeszcze nie wiem, to jest dopiero kilka dni działania, natomiast po miesiącu, maksymalnie 2, zrobimy taką analizę i zbędziemy, jeżeli tylko będą na to środki i możliwości zewnętrznych finansów, będziemy je tam realizować, bo jest naprawdę mnóstwo, cały budynek do dyspozycji przez 5 dni w tygodniu dla Seniora Plus. Pani Burmistrz, kolejnym ważnym tematem dla mieszkańców gminy, w ogóle dla wszystkich, którzy płacą za śmieci, no jest to, że weszła nowa ustawa, która dzisiaj jest bardzo niejasna. Śmieci mamy coraz więcej. I to nie jest nasza wina. Handlowcy pakują nam to wielokrotnie. Jeden produkt jest pakowany w 2, w 3 opakowania, co jest niekorzystne dla naszego środowiska. Analiza ilości wytwarzanych śmieci jest zastraszająca. Ona rośnie z roku na rok. Ale to jest jeden problem. Drugi problem to jest to, że w tamtym roku rząd wydał uchwalił ustawę, która w sposób drastyczny podnosi koszty odbierania tych śmieci przez samorządy gminne. Otóż robi się jak gdyby taka tendencja, że nic, co dotyczy samorządów, albo prawie nic, co dotyczy samorządów, nie jest z nimi uzgadniane. Raz, że od 1 lipca tamtego roku jest więcej frakcji do segregowania i z tym można byłoby się zgodzić, tylko jakoś sposób wprowadzenia tych frakcji jest pod znakiem zapytania. 7 frakcji mamy od 1 lipca do segregowania. To 2 wzrosły drastycznie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i to powoduje, że wszyscy teraz w gminach, i wiem to od samorządowców innych gmin powiatu kamiennogórskiego czy województwa dolnośląskiego, wszyscy mają problem z zamknięciem finansowania gospodarki śmieciowej. A przypomnę, że ustawa jest tak właśnie wprowadzona, że gminy
muszą samofinansować się w tej gospodarce śmieciowej. Czyli tyle, ile wyprodukujemy, tyle musimy wywieźć i tyle musimy mieć pieniędzy zebranych na te zadania do wywożenia. Gmina może dopłacić raz, dwa do takiego systemu, ale później już burmistrz musi przedstawić Radzie i Rada musi się z tym tematem mocno przyjrzeć, czy nie powinny być podniesione opłaty. Taką analizę robimy. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało do końca, bo nikt nie lubi mieć podnoszonych opłat. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie gmina Lubawka jest tutaj sprawcą takiej nawet chociażby analizy. Bo w gminie Lubawka od 2015 roku ani jedne podatki praktycznie nie zostały podniesione, ani jedne opłaty nie zostały podniesione. Wszystkie opłaty są na poziomie tej samej wysokości, co były od 1 stycznia 2015 roku. Natomiast ze śmieciami, no, to jest ogromny, ogromny problem na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jak go jeszcze rozwiążemy. Na pewno o tym będzie Pan wiedział, będą Państwo wiedzieli. Będziemy to starali się robić w sposób jak najmniej uciążliwy i dotkliwy dla mieszkańców gminy Lubawka. Czy dzisiaj przeciętny Jan Kowalski, który jest mieszkańcem gminy Lubawka, to, co płaci za wywóz nieczystości, pokrywa to, co gmina musi oddać? Szczerze, już nie. Już nie mamy z tym problem. Robimy to, szukamy oszczędności w środku i one już praktycznie są napięte do maksymalnych rozmiarów. Pani burmistrz, kolejną ważną rzeczą jest to, że mamy w środek zimy. Jednak tej zimy u nas nie widać i pomimo tego gmina Lubawka stara się zaproponować wszystkim alternatywne jakieś formy spędzania wolnego czasu. Zimy nie ma od kilku lat, albo mogę nawet powiedzieć, że od kilkunastu lat nie ma takich zim, jak były kiedyś. Ociepla nam się klimat, czy zmienia nam się ten klimat. Co by nie powiedzieć, to jest z tym problem. Jesteśmy gminą turystyczną, jesteśmy gminą sportową i to od prawie 100 lat ktoś tutaj, albo nawet jeszcze więcej, ktoś to dobrze określił i w tym kierunku zmierzały władze poprzednie, przed II wojną światową i po II wojnie światowej. Ja się cieszę, że mamy stadion już zmodernizowany, lekkoatletyczny jest w pełni i powoli go doposażamy. Cieszę się, że jest skocznia, jest duża, jest już zrobiona i dostępna do możliwości odbywania się zawodów, bo i wieża sędziowska jest skończona. W tym roku planujemy zrobić tą małą skocznię, żeby można było już szkolić kadry, a że boom na skoki narciarskie jest i zainteresowanie jest ogromne. To już nie tylko jest Małyszomania, ale też jest Stochomania. Przypomnę, że właśnie Kamil Stoch i kilku jeszcze naszych reprezentantów, tych, co w tej chwili skaczą, skakali tutaj w Lubawce, więc tego tematu na pewno nie można zaprzestać, bo to jest promocja ogromna dla gminy Lubawka, nawet gdyby miały się te zawody odbywać raz do roku. Chociaż cały czas, powtarzam i to chyba widać, że skocznia jest cały również eksponowana w czasie wiosny, lata i jesieni. Zawody rowerowe są już od kilku lat przeniesione pod skocznią, są biegowe zawody pod skocznią, także próbujemy pokazywać tą skocznię nie tylko przy skokach, ale przy innych zawodach. Zimy nie ma i z tym się trzeba zmierzyć i o tym myślę i tutaj większość radnych już zdaje sobie z tego sprawę, że naśnieżanie jest jedynym ratunkiem dla gminy Lubawka, żeby można było właśnie uruchamiać obiekty sportowe zimowe w okresie zimy.
Bardzo się cieszę, że już finalizuje i to połowa lutego, choć maksymalnie do końca lutego będzie podpisana umowa zamiany z Nadleśnictwem Kamienna Góra, a gminą Lubawka na zamianę gruntów na stoku narciarskim. Stok narciarski będzie już w końcu gminy Lubawka własnością i będzie można to wykonywać, szukać pieniędzy i powoli realizować zadania potrzebne, niezbędne do tego, żeby stok ruszał niezależnie od opadów śniegu. W tamtym roku nie mając pewności, że będzie to już w tym roku zamiana wykonana, bo przypomnę, od ponad 4 lat mocno, bardzo naciskałam na tą w końcu, na realizację tą zamiany i wszystkie wymogi, które Lasy Państwowe stawiały, zostały wykonane, a z niewiadomych powodów to było odwlekane taki dla mnie niezrozumiały sposób i z powodów. Także w tym roku w budżecie jest kwota 150 tysięcy przeznaczona na wyciąg. 30 tysięcy jest na ten budynek, który jeszcze nie oddany do użytku, ale już powoli zaczynał się nam dewastować. Więc zrobiony jest dach. W tym roku chcemy zrobić tam instalację elektryczną, bo instalacja elektryczna nie spełnia wymogów do odbioru tego budynku. I w tym roku chcemy zrobić niezbędne roboty przy szafie sterowniczej, bo ona też zawodzi. I przede wszystkim zrobić analizę projektu, który był zrobiony w 2012 czy 2013 roku, bo przykład z Lubawki, ze szkoły w Lubawce pokazuje, że nie można bazować bezwzględnie na projekcie starym, dlatego że nie tylko się zmieniają materiały, ale technologia się również zmienia. I wiem, że trzeba zrobić analizę tej dokumentacji, która jest pod kątem właśnie zasadności przyjętych rozwiązań i jak będą nowe rozwiązania, to przystąpić do wykonania projektu nowego, dopasowującego się do możliwości i osiągnięć techniki obecnej w 2018 roku. Pani burmistrz, wobec tego, że brakuje śniegu, temperatury znacznie powyżej zera, część imprez, które były zaplanowane na ten rok, może się nie odbyć? Odbyła się Liga Karkonoska i śniegu mieliśmy tutaj w okolicach Pogórza Sudeckiego jako jedyni, bo przyjeżdżali z Sosnówki, z Jeleniej Góry, zdziwieni, że w Opawie jest jeszcze śnieg. Ogromne zasługi dla stowarzyszenia i mieszkańców Opawy, działaczy sportowych, że przygotowali trasy biegowe na drugą Karkonoską Ligę Narciarską, która odbyła się w tą sobotę w Opawie. Natomiast to było jedno z imprez zimowych, które udały się zrobić na powietrzu. Pozostałe rzeczy są przełożone do środka, do budynku. Sale, Dom Kultury w czasie ferii miał bogaty program i wiem, że było zainteresowanie dzieci, które zostały na ferie w Lubawce. Również teraz już od lutego, bo 10 lutego otwieramy salę gimnastyczną. Sala gimnastyczna jest zakończona, odebrana, mamy pozwolenie na użytkowanie. Także następny obiekt zamknięty będzie możliwy do użytkowania przez mieszkańców właśnie w celu aktywności fizycznej. Pani burmistrz, co wobec tego z memoriałem Staszka Bocka? Już dzisiaj możemy mówić, że ta impreza się odbędzie lub nie? Pytania do prezesa pod stróżą pana Zenka Króla, czy się odbędzie, oni to tam analizują. Mówię, ligę też tylko dlatego, że kilku zapaleńców zbierało ten śnieg z pozostałych niepotrzebnych terenów, liga się odbyła.
Wczoraj byłam w Opawie, to już po tym śniegu sobotnim praktycznie nic nie zostało. Czy dopada do 17, bo 17 lutego jest planowany Memoriał Bocka? Nie mam pojęcia. Prognozy pogody mówią, że tak, że będzie śnieg. Jeżeli nie dopada do Opawy, to pozostaje jeszcze Grzbiet Lasocki, w którym chyba dwukrotnie już odbywały się zawody Memoriał Bocka. I to jest alternatywa do wykonania. Jeżeli nie będzie śniegu, no będzie trzeba odłożyć Memoriał Bocka po raz chyba drugi jako niezrealizowany w roku, w sezonie zimowym. Pani burmistrz, wspominała Pani o skoczni, o tym, że ta skocznia jest coraz ładniejsza. Wobec tego, czy zawodnicy będą mogli skakać nie tylko na białym, ale również na zielonym? Mamy mała skocznia, czego jest tak nam potrzebna. Mała skocznia ma już przyznany igielit. Igielit z dużej krokwi dostaliśmy od prezesa, od Polskiego Związku Narciarskiego. Dostaliśmy niezbędną ilość tego igielitu, żeby wyłożyć małą skocznię. To jest już pierwsza rzecz, która jest uniezależnienie się od śniegu i możliwości wykonywania małych zawodów właśnie w sezonie letnim. W drugim wariancie opcja jest taka, że również możemy rozglądać się za igielitem również na dużą skocznię. Nie analizowałam, jakie to będą koszty i czy można będzie je dostać chociażby z innych większych skoczni na terenie Polski czy Czech, bo też takowe umowy czy takowe darowizny można będzie realizować. Ale to jest przyszłość, zadanie do rozważenia i do wykonania w roku następnym. Pani burmistrz, przed nami wybory samorządowe. Dzisiaj wiemy, że nowe ustawy weszły i one dzisiaj będą kierowały nowymi wyborami, które odbędą się na jesieni 2018 roku. Jak Wy, samorządowcy, oceniacie te zmiany? Różne są głosy odnośnie tych największych zmian w kodeksie wyborczym. Dwukadencyjność i zwiększenie okresu jednej kadencji do 5 lat i tylko dwukadencyjność budzi dużo kontrowersji. To jest następna ustawa, którą rząd i posłowie przyjęli bez konsultacji z osobami, których to dotyczy. Ja mam co do dwukadencyjności nie mam zastrzeżeń, bo wydaje mi mój pogląd na dwukadencyjność jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że przez dwie kadencje, przez 8 czy przez 10 lat, to jest okres, który ja widzę po sobie, jest bardzo intensywnej pracy dla mnie i ktoś, kto chce robić rzeczy dla swojego środowiska, dla swojej gminy, no nie może całe 20 lat być aktywnym na takim poziomie, jakim by to oczekiwali mieszkańcy. Chociaż nie jest to reguła, są samorządowcy, którzy przez 20 lat naprawdę dużo, dużo działają. To jest doświadczenie, które się nabywa po roku, po dwóch, po trzech, które się dopiero realizuje w następnych latach funkcjonowania tej kadencji. Druga, są samorządowcy, którzy twierdzą, że najlepszym właśnie sprawdzianem dla zasadności bycia burmistrzem, wójtem, prezydentem czy starostą to są wybory. Wybory bezpośrednie i to mieszkańcy wybierają z tych przedstawicieli swoich, którzy są dobrzy, którzy realizują zadania, które są potrzebne dla mieszkańców, a jeżeli się nie sprawdzają, to nie wybierają. Ja mówię, moim zdaniem nie przeszkadza mi ta dwukadencyjność absolutnie i ja popieram dwukadencyjność. Natomiast chciałabym pokazać, jaka jest nierówne traktowanie osób, które pełnią właśnie taką rolę publiczną. Bo jeżeli samorządowcy dwukadencyjność, to dlaczego posłowie nie dwukadencyjność?
to w stosunku do innych można ograniczać liczbę zasiadania na urzędzie, a dla posłów nie jest to ograniczone. Także tu taka nierówne traktowanie podobnych funkcji wybieralnych. Czy blokowanie list dzisiaj pani jako burmistrz nie będzie mogła startować do Rady Powiatu czy do Sejmiku, to też jest taki pstryczek w nos dla samorządowców? O to trzeba. Tak, to jest zamknięcie drogi dla opracowania strategii właśnie wyborów nie tylko do gminy, do powiatu, ale też do województwa. Bo trzeba powiedzieć sobie jasno, gmina sama dla siebie jest niewystarczająca, niewystarczalna, bo sama gmina musi się wspierać i powiatem, i przede wszystkim województwem. Tam są największe pieniądze, które mogą być dotowane samorządy gminne. I jeżeli nie ma tutaj dobrych relacji, to ta współpraca jest zaburzona, a z niekorzyścią dla tego najniższego szczebla, dla tego samorządu gminnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.